Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie w ten piękny 19 grudnia 2023 o godzinie 9, równo o 9 wystartowaliśmy. Witam ze strony spaceweatherlife.com, strony zajmującą się pogodą kosmiczną. Co my tu mamy? Dziury koronalne to głównie mamy ten obszar Słońca, i mniej więcej ten obszar. Regiony występowania plam słonecznych. Jest ich trochę, ale najbardziej interesuje nas ten obszar, bo tu się już coś zaczyna dziać. Koronalne wyrzuty masy. Tutaj mamy piękny jet. Tu tak samo, tu i tu. Ale na razie nie ma powodu do paniki, tak samo jak przepływy protonów i różnego rodzaju innych cząstek. Nic się na razie nie dzieje. Rozbłyski słoneczne też jest na razie. Aktywność słoneczna była skokowa w tym miejscu o godzinie 6:38 i na razie spada i powoli utrzymuje się trendem wzrostowo-stabilizującym. O, jak ja kocham to prognozowanie. Zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie. O. Ciekawe, czy to ruszy. Nie, no ludzie, kurde, to trzeba zaczekać. Dobra, to się ładuje nam. Powiem tyle, jak nie odnaleziono w wideoobsługiwanym formacie. Co jest do jasnej cholery? Dobra, zajmiemy się tym za chwilę. Słuchajcie, pewno wszyscy, co oglądają teraz ten film, słyszeli o czymś takim, o strefach czystego transportu, na przykład w Warszawie i innych miastach. Powiem od razu z grubej rury. Mam nadzieję, że ci wszyscy ekoterroryści, jak Greenpeace i inne stowarzyszenia ekologiczne, które chcą na siłę pozbawić ludzi aut spalinowych wszelkiego rodzaju, mam nadzieję, że oni kiedyś staną przed sądem i zostaną wszyscy skazani na dożywocie w więzieniu za to, że po prostu okradali ludzi. Powiem wam tak: górne warstwy atmosfery ziemskiej się wychładzają. Średnia temperatura na Ziemi zacznie spadać i za chwilę ci kretyni będą musieli albo coś wymyśleć, żeby oszukać masy, albo po prostu zmienią narrację. Bo oni nie będą w stanie dalej tego utrzymywać, że jest ocieplenie, ocieplenie, ocieplenie. No. I na tym po prostu zakończę. Dam wam samym do myślenia, ja już o tym coś mówiłem, a nie chcę się powtarzać. Jak to wygląda? No, dobra, widzę, że było fajnie, ale się skończyło. Damy to wy. No i się skończyło, definitywnie. Dobra, nieważne. Aktywność słoneczna. Jak wygląda cykl słoneczny? Zerknijmy sobie. No, zobaczcie, no to tak jak mówiłem, że tu mieliśmy szczyt aktywności, maj 2020. A, sorry, ja się pomyliłem. Tu jesteśmy obecnie, ale tu w maj 2024 będzie szczyt aktywności. Wcześniej niż oni zakładali. No i tendencja spadkowa. No i co to, powiem wam tak, co to spowoduje? No to spowoduje ludzie, to spowoduje po prostu to, że klimat zaczyna się na Ziemi ochładzać, no bo idzie tendencja spadkowa. No ja już to ostatnio mówiłem o tym. Nawet wam pokazywałem dane, że jest tendencja. No i jest tutaj, zobaczcie, weźcie od tego punktu najwyższego i jedźcie w dół. Jest tendencja spadkowa cały czas. Czego tu, powiem tak, czego tu nie rozumieć? Tendencja spadkowa, czyli że aktywność słoneczna będzie coraz niższa, aż wróci do tego z roku 1700 i będzie dosłownie płasko.
co to spowoduje kolejną epokę lodowcową na Ziemi. To będzie krótka epoka lodowcowa, ale wystarczająca. Ja sobie tutaj to ściągnę. O, o ten obszar mi chodzi. Wszystko się zaczęło dokładnie w 1790 roku. Już tu zaczęła spadać aktywność i dopiero aktywność wróciła do jakiegoś tam poziomu w 1836 roku. To zobaczcie, ile lat trwało minimum Maudera. To niektórym powinno dać do zrozumienia, o co ja piję. I po prostu to się powtarza. Lata 2000, to jeszcze były lata, gdzie naprawdę ta aktywność słoneczna była na takim w miarę dobrym poziomie. Ale zobaczcie, już 2010, 12, 20, widzicie, że coś już jest nie tak. Widzicie. Tendencja wzrostowa, spadkowa. Wzrostowa, spadkowa. Tylko, że teraz ma być właśnie inaczej. Teraz ma być inaczej, że ta tendencja spadkowa ma być dłuższa niż powinna być. Powiem szczerze, że jestem bardzo zaniepokojony tym. Mam nadzieję, że wszyscy naukowcy się mylą i będzie normalnie wszystko. Ale jeżeli rosyjscy naukowcy, chińscy, indyjscy, polscy, nie tylko, się nie mylą, no to jesteśmy ludzie w ciemnej dupie dosłownie. Bo jeżeli teraz ekoterroryści starają się nas pozbawić piecy, które są opalane węglem, drzewem, a zmuszą nas do pomp ciepła, gdy średnia temperatura klimatu spadnie nawet o te 2-3 stopnie, to będzie totalne zabójstwo dla ludzi. Dlaczego? Bo pompy ciepła będą miały co chwilę awarie. One nie są przystosowane do działań w temperaturach poniżej minus 25 stopni. Przeczytajcie sobie w instrukcji, że wydajność pompy jest tylko do temperatury jakiejś na minusie. Potem ta wydajność spada o połowę, a nawet więcej. Przecież to są dane, które macie w instrukcji obsługi urządzenia. Czego tu nie rozumieć? Bo ja nie pojmuję, ludzie. Dobra, kończymy ten temat, zaczynamy kolejny.